Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Dzisiaj jestem w miejscowości Emilcin w Lublinie. Sobie przejdziemy, bo tu mamy tablicę, wam pokażę co i jak z czym na się je. Sobie tu odpocznę parę godzin. O, zobaczcie. Tutaj przybliżę, zróbcie sobie w razie czego stop klatkę i sobie przeczytajcie. Mamy Opole Lubelskie. Jestem tutaj w Emilcinie. Przyjechałem aż z Kazimierza Dolnego. Tak, rolnik pan Jan Wolski. O, nawet jest ten statek pokazany, jak on wyglądał. Po prostu na jego terenie gospodarstwa wylądowało właśnie ten statek. Ci kosmici go zaprosili na statek, żeby mu pokazać co, jak, z czym wygląda. Przeprowadzili na nim badania, podziękowali mu za wszystko, a potem go wypuścili. No i to jest właśnie cała historia właśnie UFO w Emilcinie, które właśnie to spotkanie z istotami nie z tego świata miało miejsce. A ja specjalnie tu przyjechałem tylko po to, żeby wam to pokazać. No, przejechałem prawie 150 km. Nawet więcej, będzie pewnie 160. Jak dobrze bym wyliczył. A z powrotem do Celestynowa pod Otwockiem. Wyjazd oczywiście był z Celestynowa, z Celestynowa w powiecie otwockim pod Warszawą do Kazimierza, objechanie tu wszystkich terenów i tak dalej, i powrót z powrotem do Celestynowa to będzie jakieś no prawie 200-210 km, ale bym zrobił. Więc jestem, proszę bardzo, ten piękny obelisk. ...2005 rok. Jak widzicie, Riverside 920 dał radę. No i dobra. I to by było na tyle. Ja się tu jeszcze porozglądam. Trzeba wejście sobie odpocząć. Zobaczymy. Zbyt dużo to tutaj nie ma. Ja myślałem, że tu będzie o wiele lepiej. Jakiś tam placek zabaw i to wszystko. Szału więc nie ma. No dobra, trzymajcie się.